długo wyczekiwany. Adrian Bartosiński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie to uczucie? No co, normalne, no, zdobycie pasa. No może coś wielkiego, ale wiesz, byłem na to przygotowany i nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Stresowałeś się? Wiesz co, nie, jakoś mentalnie jestem przygotowany na takie walki. Jesteś gotowy na następną w najbliższym czasie? Wiesz co, no jestem na pewno, ale wiesz, troszkę odpocznę, bo te przygotowania były długie, trwały 12 tygodni, narobiłem tych piątek, troszkę też mikrourazów się porobiło, muszę też troszkę dojść do siebie i mówię, no przygotowanie się na 5x5, a 3x5 to jest, mówię, 40% więcej rund robimy przez te piątki, 5x5, także no mówię, przygotowania są prawie o połowę intensywniejsze. No, miałeś okazję zawalczyć u siebie, chyba dodatkowa motywacja i ogromna radość dla ciebie, że cała hala za tobą i zdobyłeś jeszcze pas w tak spektakularnym stylu przy swoich. No mówię, pięknie było zdobyć tak pas, mówię, tak blisko swojego miasta, w którym się urodziłem i mówię, no było tyle kibiców, to było coś, no, coś dużego. A tak sobie wizualizowałeś tę walkę, że będziesz chciał ją zakończyć szybko? Wizualizowałem sobie, że będę chciał ją zakończyć w pierwszej rundzie, ale to była tylko wizualizacja, ale z trenerem jeszcze przed wyjściem stwierdziliśmy, że dobra, pierwszą rundę zrobimy tak bez spinania się, wyczujemy go, damy troszkę też mu pola, żeby poczuć te jego siły i żeby on mógł ewentualnie się troszkę zmęczyć. Ale że gdzieś taki wszedł cios, kurczę, nawet z luzu bity, który po prostu go rzuciłem gdzieś na timing i timingowy cios wystarczył. Z luzu bity, a szczęka aż wypadła od razu, więc no potężny nokaut, wyglądało to naprawdę spektakularnie. Intuicyjnie czułeś, że jeszcze potrzebujesz go dobijać, czy wyglądało na to, że jeszcze wciąż jest w walce? Co, no, po tym ciosie nie był w walce, ale instynkt jeszcze powiedział, żeby bić. Póki sędzia, a mówi mi to sędzia ci, Bosacki, bo pierwszy raz mi sędziował w karierze, mówi: bijesz, dopóki ja nie przerywam. No to mówię, no dobra. Bo mu powiedział mi to, jak upada, jest nokaut, jeśli nie widzisz, że wkraczam, bijesz. Ja mówię, żeby nie było kontrowersji. Ja mówię, okej. No to biłem. Bardzo dobra rada, chociaż rzeczywiście, no o ile się nie mylę, ten lewy sierp przed tak czyściutko, że zrobił spustoszenie, ale dla pewności zawsze trzeba skończyć. Czysto wszedł, to był bardzo taki bity z całego skrętu na końcówę szczeny, lewa ręka, aż byłem sam w szoku, że mówię, ten cios był taki, może dlatego, że ja go nie chciałem uderzyć mocno, on był taki precyzyjny i z taką siłą wszedł. Tam wydaje się, że w ogóle kontrowałeś jego akcję tak naprawdę. Przestrzelił prawy łokieć, ja przestrzeliłem prawy i jakby od razu zamknąłem to lewą ręką. Prawy podbródek uderzyłem, ten prawy nie wszedł i zamknąłem to lewym sierpem. Jak będziesz świętował, no tak ogromny sukces? Wiesz co, no, jakiś grillik, może jutro coś zjem dobrego, wypiję jakieś piwko. Pięknie. Kiedy byś chciał wracać? Chcesz sobie zrobić jakąś dłuższą przerwę, czy może w miarę szybko wracać do i bronić tego pięknego autopasa? Wakacje, no na pewno odpocznę, tak mi się nie śpieszy, bo mówię, te przygotowania były ciężkie, a mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Kurczę, no może po wakacjach, chyba że coś ciekawego, zobaczymy, co wymyśli organizacja. Ale no muszę poczekać na to, co wydarzy się w maju między walką, na walce Grzebyk, tak dokładnie. W ogóle tak sobie myślę, że program tylko jeden, no cholernie udany, bo i ciebie mamy okazję podziwiać, Tomka Romanowskiego również w walce o pas. Oczywiście ty się już biłeś w mocnych walkach wcześniej, ale no gdzieś kilku was znakomitych zawodników mamy dzięki temu okazję oglądać w KSW. No wiesz, jakby cofnąłbym sobie Facebooka na 2020 był program, to by powiedzieli, że poziom tam jest słaby. Mówię, hejterzy są niesamowici, uwielbiam. Mówili, że słaby ostatnio z Tomkiem Romanowskim, sobie właśnie pisałem chwilę i napisał mi tak, zdobądź ten pas, bo Tomek też się bije o pas z moim kolegą klubem Paweł i mówi, pokażmy im, że poziom w programie nie był słaby, nie? Bo tak wiesz, gadanie było, a tu widzisz, się okazuje, że ja zdobyłem pas, a Tomek bije się o pas, nie? Także no nie był taki słaby ten poziom. Może był mega dobry, a o hejterach to chyba dzisiaj Ada Kreft, nie wiem czy miałeś okazję słyszeć, powiedziałeś wszystko. Bardzo dobrze powiedziała, to jest kurwa żenujące i śmieszy mnie. Mnie to akurat te komentarze budują, bo jak ja czytałem to, że piszą, że Artur ze mną wygra i takie pierdoły, że jestem przehajpowany i znowu kończę walkę w minutę 40 i nie mogą wytrzymać pewnie tam za klawiaturą. Powiedzą znowu przez przypadek, czwarty raz z rzędu wygrał w pierwszej rundzie przez przypadek. Wiesz, to jest tak, bawi mnie to, no ale wiesz, no każdy ma swoich fanów, antyfanów, wiesz, nie muszę dać się lubić wszystkim, no może mnie nie lubią, może mam taki styl bycia po prostu i tyle.
Jasne, no chyba już póki co nie musisz nic nikomu udawania, jesteś mistrzem, ciesz się tym i dziękuję ci za wywiad i za piękny wieczór. Słuchaj, w tej dywizji już udowodnię wszystko, co miałem udowodnić, także... Kogoś już... pozdrawiasz na koniec? Wiesz co, no pozdrawiam wszystkich moich kibiców i trenerów. Dobra, dołączamy się do pozdrowień. Pozdrawiamy, super, dzięki bardzo.